Cześć i czołem, witam was w tym odcinku na moim kanale Zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem Pozdrawiam ostatnich subskrybentów mojego kanału Więc jeżeli chcecie się tutaj znaleźć to koniecznie zostawcie suba z dzwoneczkiem Oraz zapraszam was na mój serwer na discordzie Gdzie linka znajdziecie poniżej w opisie tego filmu Tak wiem, mamy poniedziałek, motyw był w czwartek Jednakże w niczym to nie przeszkadza Dlatego dzisiaj ocenimy sobie nowy motyw i zrobimy nowego looka Dlatego zostaw tą łapkę w górę A my przechodzimy już do filmu Sponsorem naszego kanału jest strona Instant Gaming, która oferuje gry w bardzo tanich cenach. Gry możecie kupić na komputer lub na konsole bądź wiele innych. Oferuje naprawdę przeogromne promocje na gry, a przede wszystkim mają tam simsy i dodatki do simsów na naprawdę promocyjnych cenach. A wiem, że bardzo simsy lubicie, dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie. Linka do strony znajdziecie poniżej w opisie tego filmu. Oraz chciałabym Was zaprosić na konkurs na dowolną grę ze strony Instant Gaming, wystarczy, że wejdziecie w linka z opisem założycie konto, piszecie grę, którą chcecie wygrać oraz klikniecie weź udział. A ja już nie przedłużam i zacznijmy odcinek. Jak widzicie jest przecudowny motyw i przecudowny pakiet. Tak jak na streamach mówiłam ten pakiet mega, ale to mega mi się podoba. W końcu przy niezmienionych kolorach wygląda on znakomicie. Jednak jeżeli chodzi o Axolotla no to jeżeli on jest mały i trochę urośnie jest bardzo fajny, ale jak już dorośnie na maksa jest w kolorze żółtym. Lepiej moim zdaniem wyglądałby w kolorze różowym przez cały czas, ale i tak oceniam pakiet 10 na 10. Co prawda niektóre rzeczy w tym nowym motywie już widziałam, ponieważ miałam jednak streamy, robiłam łuki, więc postanowiłam, że i tak, i tak muszę wejść do tego sklepu. Tło jest niesamowite. Widzicie te żabki? Po prostu cudowne. Weszłabym w rzeczy, ponieważ skoro motyw jest taki fajny, to oczekuję czegoś ciekawego i w sumie nie jest źle, jeżeli chodzi o inne motywy. Drugiej strony niestety, ale nie mam. Tego motywu tego też chyba nie widziałam, ale jak widać, niezbyt fajnie się zapowiada w rzeczach. Ale po prostu żabkowy jest cudowny. I prawdę mówiąc, tutaj znajdziemy większej rzeczy do ogrodu. Tak naprawdę tego sensu nie widzę, bo to jest chyba taka jakby naklejka na ścianę czy coś. Jest przeurocza, ale sensu do dodania do pokoju nie widzę. Ta żaba jest zbyt, nie wiem jak to nazwać, ale nie, po prostu nie. A inne rzeczy, które tutaj są, no szczerze mówiąc, przydałyby się. I można je przy okazji wstawić łatwo do pokoju bądź do ogrodu. Ale pomijając to, to i tak, i tak większość z tych rzeczy było. Tych baniek chyba nie było. No i oczywiście tego, konewki, tej żabki. I chyba tych lili, bo to są chyba lilie. I chyba jeszcze tych żółwików. To są chyba żółwiki. Tak, żółwiki. To tych żółwików też nie było. Teraz przejdziemy sobie do animacji i mam nadzieję, że większość animacji będzie do zakupienia. No niestety, jak zwykle jednak nie. Animacja za diamenty, i to jest jedyna animacja, Którą od długiego czasu za diamenty kupię, ponieważ jest z żabką. A żabki są super. Siedzenie na Lili, no to kupujemy. Oczywiście mamy kolejne żabki, które też sobie zakupię, są przecudowne. A reszta animacji mam, bo były w innych motywach. Jeszcze postaram się zakupić animacje z poprzedniego motywu. Bo ja jednak zawsze wszystko kupuję dlatego zrobię to po prostu. Aha, czyli z tamtego motywu też nie miałam, tylko dwóch animacji. No spoko. A więc moi drodzy, czas na młode dziewczyny. I jak powiedziałam przed chwilą, to ja ten motyw po prostu widziałam, ale nie skupiałam się na ocenie jego, dlatego zrobimy to na dzisiejszym filmie. Pierwsza strona jest sama w sobie bardzo ładna. Kamizelka jest całkiem ciekawa, ale fajnie by było, jak moglibyśmy założyć coś pod nią, bo tak to wydaje się zbyt duża. Sukienka jest mega ładna, ale szkoda, że za diamenty. Koszulka jest spoko. Sukienka też jest ok, ale w innych kolorach byłaby ładniejsza. Luzka jest cudowna, ta bluzka też jest cudowna. Bluza jest przełóżna. Urocza. Topik jest ładna, ale również za diamenty. Sukienka ta już nie tak koniecznie, tak bardzo zwykle wygląda. Włosy są urocze, jednak też za diamenty. Koszulka niezbyt mi się podoba, pomimo tego, że ta żabka jest przesłodka. Sweterek taki zwykły, włosy są niechlujne i nie bardzo mi się podobają. Te tym bardziej mi się nie podobają. Ogrodniczki są urocze, spodenki to chyba już nawet były na Movie Star Planet. Ta spódniczka jest całkiem okej, okay, ale nie do wszystkiego będzie pasowała. Koszulka za 50 diamentów i jest to ogólnie nowa kolekcja na Movistar Planet i uważam, że jest bezsensowna. Ponieważ tej koszulki ani nie możemy wymienić, ani nie możemy podarować, ani nie możemy przetworzyć, ani ktoś nie może nam jej kupić. Dlatego jest to totalny bezsens. Jestem tylko ciekawa, ile fejmu ona daje. Spodenki żabki są super. Te buty są bardzo ciekawymi butami i szkoda, że Movistar stoi tak nisko, ponieważ nie widzę do końca tych butów, a chciałabym je widzieć. Te są mega Super, do tego torebka po prostu cud miód. Te dodatki żabkowe są przecudowne. Naszyjnik i spineczki. Ta żaba mi się nie podoba akurat. Topik jest ładny, ale on chyba był. Tutaj mamy takie ogrodniczki. Też są całkiem w porządku. Na czwartej stronie mamy kurtkę. Kurtka akurat mi się podoba, ale wydaje mi się, że coś podobnego już było. Topik jest super. Kapelusz, oczywiście, w sumie, Berecik już oczywiście kiedyś był, też jest cudowny. To jest super, ale też już było. Ta koszulka też była, te włosy też były, skarpetki też, to też. I to chyba też, ale to nie zmienia faktu, że cały motyw sam w sobie jest mega ładny i oceniam go naprawdę dość wysoko i dałabym 10 na 10, gdyby. By nie to, że niektóre rzeczy są faktycznie takie niezbyt ładne, ale daje motywowi 9 na 10 i bardzo zawyża ocenę to, że są po prostu żabki. A ja teraz sobie zrobię jakiegoś luka i zaraz do Was wrócę. Myślę, że tak mógłby wyglądać mój look. Nie wygląda on najgorzej tak samo. Zdjęłabym te okulary, ale bez okularów wygląda tak Pusto. Z całości wyszło mi 3525 starkońców. Nie jest to mega dużo, a rzeczy naprawdę mam na sobie sporo, ponieważ aż 11. Okulary, kolczyki, coś do makijażu, włosy, buty, spódniczka, koszulka, skarpetki, torebka i dodatki w postaci spineczek oraz naszyjnika. Mówiłam, że zrobię to w kolorach i stylu żabkowym, nawet wybrałam zielone kolory, co rzadko kiedy mi się zdarza. Może coś jeszcze fajnego uda mi się tutaj do tego luka dobreć z moich rzeczy, chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł, bo myślę, że zaraz coś zepsuję. Dlatego chyba tak to po prostu zostawimy, oczywiście z tymi rzeczami na twarzy. No i zapiszemy sobie luka. Pamiętajcie, moi drodzy, że wszystkie moje luki możecie kupić bez pytania oraz zachęcam Was do polubienia oraz skomentowania mojego luka, ponieważ z komentarzy wybieram osoby, które dostają ode mnie prezenty z listy życzeń, dlatego z poprzedniego luka wybierzemy sobie jakąś osobę tutaj sobie zeskrolujemy i wylosujemy, wylosowałam TDSM20, także gratuluję, masz taki JK więc dostaniesz ode mnie dwa prezenty oraz za chwilę chciałabym wam powiedzieć o akcji, którą aktualnie zrobiłam, na live stworzyłam artbooka, także też was na niego zapraszam, żeby więcej osób się tutaj o nim dowiedziało, możecie go polubić i udostępnić i daję po prostu darmowe prezenciki z mojej Szafy. Kiedy po prostu nie będę miała limitu, będę takie prezenty dawała, ponieważ i tak i tak przetwarzam rzeczy na Movistar Planet, dlatego może komuś się po prostu coś spodoba. A co trzeba zrobić, żeby taką rzecz dostać? Oczywiście przypominam, że nie każdy taką rzecz dostanie, ponieważ będzie to losowe. Po prostu musicie wejść na moje główne konto, czyli Klawi, stworzyć mi luka z rzeczami, które byście chcieli po prostu dostać. Ja będę po prostu sprawdzała te luki. O, tu nawet moja kuzynka zrobiła mi luka, więc sobie Akurat damy przykład na niej. Kiedy już tego luka zrobicie, wchodzicie do sklepu. I klikacie kup. Ale zamiast kupować dodajecie te rzeczy do listy życzeń. No i taką rzecz będę mogła Wam po prostu podarować i nie będę dawała jej tak jakby z waszej listy, czyli kupić nowe, tylko będę dawała od siebie. Ja przynajmniej pozbędę się jakichś tam rzeczy z mojej szafy i ułatwi mi to przetwarzanie, a Wy będziecie cieszyć się prezentem, który dostaliście. W tym odcinku byłoby to już na tyle, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam osoby, które dały. Z kolekcji Drip, Pixel, Ink, Geo i tak dalej na konto kolekcji Krali. Oraz pozdrawiam osobę, która dała mi po poza live'em, więc jeżeli chcesz się tutaj znaleźć, to koniecznie masz linka w poniżej. A teraz już będę się z wami żegnała. Pamiętajcie, aby wpaść na Instant Gaming. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie, więc cześć.